Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj zapowiadany wcześniej Shiny Box. W tym miesiącu jest dość nietypowy, już Wam pokazuję. Mamy takie duże pudło i to jest jakaś specjalna edycja, taka edycja na sportowo. Ta edycja oprócz tego, że różni się ilością i wielkością kosmetyków, które zaraz obejrzycie, różni się też samym pudełkiem. Jak zapewne pamiętacie, w tej sierpniowej wersji Shiny Boxa jeszcze się zachwycałam pudełeczkami. Mówiłam, że te właściwe pudełka są opakowane jeszcze dodatkowo w takie tekturowe. Natomiast to wrześniowe również jest troszeczkę inne od pozostałych i mam nadzieję tak naprawdę, że oni do tamtych wrócą, że tylko ta edycja specjalna będzie w takim pudełku. Bo popatrzcie. To pudełko jest naprawdę duże i kosmetyki w środku też są całkiem. Natomiast samo pudełko. To pudełko oczywiście było jeszcze ofoliowane, natomiast przyszło do mnie w takim troszkę nie bardzo stanie. Tutaj jest pęknięte, jest takie troszkę wymęczone, tak bym powiedziała. Także to pudełko samo podoba mi się tak raczej nie bardzo i wierzę, że wróci jeszcze ta stara dobra tradycja, w sensie główne pudełka będą pakowane w tekturowe pudełka. Mam nadzieję, że to jest tylko taki jednorazowe wydanie, właśnie przeznaczone specjalnie do tego, do tej edycji. No ale przechodzimy do sedna sprawy, czyli do zawartości. Zajrzyjmy razem do środka. Środek prezentuje się tak, może ja wyjmę jeszcze tutaj te ulotki wszystkie, odłożę je gdzieś na bok. I tak się prezentuje w środku pudełeczko. Jest naprawdę. Główna ulotka, czyli ta, w której znajduje się spis kosmetyków, jest no, graficznie dopasowana do całego pudełeczka. Spis kosmetyków i różnych akcesoriów jest naprawdę pokaźny. Zobaczcie. Jedna strona, środeczek i tutaj jest trzecie. Czyli tak naprawdę na trzech stronach mamy rozpisane kosmetyki, które znajdują się w Shiny Boxie. Fajna edycja, naprawdę bardzo bogata. Może dlatego to pudełko takie słabsze, ale pudełko jesteśmy w stanie wybaczyć. Posłuchajcie, co znajduje się w samym Shiny Boxie. I już Wam czytam. Tak jak zazwyczaj, będę Wam kosmetyki prezentować według tego rozkładu. Pierwsza rzecz to jest baton proteinowy, smaczna i chrupka przekąska proteinowa na bazie naturalnych składników, bla bla bla. To już było, niestety zostało zjedzone i teraz krótko mówiąc, baton proteinowy smakował jak. Wyobraźcie sobie teksturę posmarowaną Nutellą. O, mniej więcej coś takiego. Także odkładamy, zapominamy, jedziemy dalej. Kolejna rzecz. Coś, z czego ja prawdopodobnie chyba nie skorzystam, bo tu jest płyta CD i jest to program dietetyczno-treningowy. Absolutnie nie jestem dietetyczna, lubię w ogóle bardzo jedzenie i jak mam na coś ochotę, to po prostu zjadam. Natomiast co do treningów, wiecie, czasami biegam, ale czasami, bardzo czasami. Więc program dietetyczno-treningowy na pewno się komuś przyda, komuś go podaruję, ale nie mnie. Także okej, do kogoś na pewno trafi. Dalej. O, i to jest fajna rzecz. Trochę mnie to zaskoczyło w Shiny Boxie, ale nasiona chia. Nasiona szałwii hiszpańskiej, które słyną ze swych wyjątkowych wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych. Polecane są jako dodatek do musli, wypieków oraz dodatek do zup. Są bogatym źródłem błonnika, witamin oraz składników mineralnych, mają naturalnie niską zawartość cukru i nie zawierają soli. W tej torebeczce jest 150 gramów tych nasionek i one kosztują 5,50. To były nasionka. Dalej mamy kredka do oczu, Constance Carol. O, super. Czarna kredka do oczu. To jest bardzo uniwersalne, przydatne zawsze. Wiadomo, że akurat takie rzeczy jak czerwona szminka, czarna kredka, tuż do rzęs, to chyba u każdej kobiety schodzi masami, więc świetnie, że dodano coś takiego. Jest to produkt pełnowymiarowy, kosztuje 8,60 za sztukę. Nie rozmazuje się i nie zostawia niechcianych odciśnięć na powiece. Miękki aksamitny wkład drewnianej kredki pozwala na precyzyjną aplikację także na linii wodnej oka. Głęboka barwa koloru i wodoodporna formuła zapewniają głębokie spojrzenie nawet do 10 godzin. Produkt idealny dla kobiet aktywnych, które potrzebują długotrwałego efektu podkreślenia oka. A zatem mamy czarną, wodoodporną kredkę do oczu. Super. Dalej mamy gąbkę. Gąbeczka. 5,96 za taką gąbkę. Jest to produkt pełnowymiarowy i opisują ją tak. Delikatna gąbka celulozowa, idealna do używania podczas rutynowych czynności złuszczających.
Bogata kompozycja granulek działa jak łagodny pilnik. Gąbka doskonale sprawdza się także w pielęgnacji wrażliwej skóry twarzy. Nie wiem, czy ja bym taką pilingującą gąbką sobie przejechała po twarzy. Nie, raczej byłabym ostrożna, raczej będę ją stosować do ciała. Rewitalizuje skórę i pobudza krążenie. Produkt hipoalergiczny, przebadany dermatologicznie. Czyli mamy gąbeczkę, taką peelingującą. Już przechodzimy do kolejnej strony. I tutaj mamy kolejny produkt pełnowymiarowy i już Wam pokazuję. I to jest, o super, uwielbiam takie rzeczy. DAF, kuszący olejek do mycia ciała. 18 zł za 200 ml i to jest ta pojemność właśnie, to jest 200 ml. Wyjątkowo bogata formuła kosmetyku z marokańskim olejkiem arganowym pielęgnuje skórę podczas kąpieli. Pod wpływem wody olejek zmienia się w kremową piankę, która łagodnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia i przyjemnie odpręża skórę. Pozostawia ją też dobrze nawilżoną, miękką i miłą w dotyku. Kosmetyk zawiera ponad 55% pielęgnujących olejków, wskazanych szczególnie do pielęgnacji bardzo suchej skóry. O, świetnie. To się na pewno przyda. Chociaż ja ostatnio jestem tak żelowo i szamponowo zaopatrzona, być może moja mama będzie chciała, więc podaruję go mamie. Następna rzecz. Stenders, balsam do ust. Och, Stenders. Ostatnio w czym to? Albo w Shiny Boxie, albo właśnie w Pretty było coś ze Stenders. Ekstra. Stenders, balsamik do ust. I to jest produkt pełnowymiarowy. 19,99 za sztukę. Ochronny balsam zapewnia ustom długotrwałe nawilżenie, wzbogacony naturalnym masłem shea i ekstraktem z żurawiny, pozostawia je uroczo miękkie, gładkie oraz pachnące świeżym aromatem północnej natury. Balsam dostępny w trzech wariantach: żurawinowym, grejpfrutowo-pigwowym lub kawowo-śmietankowym. A ja mam cranberry lip balm, czyli ja mam żurawinowy. Dalej, cztery pory roku, skoncentrowane masło do skórek i paznokci. Nie wiem, czy ja kiedyś miałam masło do skórek i paznokci. Wydaje mi się, że nie. Zaraz wyjmę z pudełeczka i zobaczymy, jak wygląda to w środku, tylko przeczytam Wam opis. Aha, jest to również produkt pełnowymiarowy. 7 zł. Bardzo dużo mamy produktów pełnowymiarowych w tym wrześniowym Shiny Boxie. No super. Dzięki skoncentrowanej formule skutecznie pielęgnuje suche i osłabione skórki wokół paznokci, poprawia ich elastyczność oraz zapewnia długotrwałe nawilżenie. Pozostawia na skórkach warstwę ochronną, która zabezpiecza je przed pękaniem i zadzieraniem. Myślę, że to będzie świetne właśnie szczególnie teraz w tym okresie, kiedy w domu dłonie są przesuszone, bo jest cieplej, na dworze są narażone na przykład na wiatr, jakieś później mrozy i tak dalej, więc myślę, że na pewno to się przyda. A wygląda tak. Wygląda jak taki kremik pod oczy, zobaczcie. Takie malutkie puzderko. I tutaj jest pojemnościowo 15 ml, czyli tak jak taki standardowy krem pod oczy. No super, bardzo fajny produkt. Dalej mamy lakier z Catrice. Taki, proszę bardzo, czerwony. On w podglądzie wygląda na taki bardziej malinowy, natomiast w rzeczywistości na taką dość głęboką czerwień. Jest to produkt pełnowymiarowy, 10 zł 49 groszy. Lakier do paznokci Ultimate Nail. Ma wykończenie z wysokim połyskiem, perfekcyjne krycie i bardzo dużą wytrzymałość, wolny od formaldehydu, toluenu i ftalanów. No i pełen lakier do paznokci, też myślę, że jest też czerwony, czyli w sumie uniwersalny jak ta kredka do oczu czarna. Następna rzecz i to jest miniaturka z firmy Auriga, rozświetlające serum anti-aging Flavo C, czy też Flavo C, jak wolicie, takie maleństwo. I ta miniaturka to jest 3 ml, natomiast pełnowymiarowy produkt, słuchajcie, który ma 15 ml, kosztuje 99 zł. I cóż to ma nam robić? Rozświetlające serum anti-aging. Unikalna formuła Flavo C serum, łącząca siłę 8% witaminy C i 30% wyciągu z ginkgo biloba, stymuluje syntezę nowych włókien kolagenu i elastyny oraz wyraźnie rozjaśnia skórę. Chroni skórę przed działaniem wolnych rodników, tak by długo cieszyła się zdrowym i młodym wyglądem. Czyli po prostu miniaturka serum z witaminą C. Następna rzecz to jest taki kremik i tutaj były trzy do wyboru. To jest oczywiście miniatura o pojemności, już Wam mówię, 15 ml. I ja akurat mam krem NCBS z kwasami. Był jeszcze krem hipoalergiczny SPF 30 i krem wypełniający, modelujący. No ale co robi ten?
Jest to krem przeznaczony do skóry łojotokowej ze skłonnością do trądziku, z przebarwieniami i bliznami potrądzikowymi. Będę musiała komuś podarować, no bo u mnie się nie spisze. Krem spektakularnie wygładza powierzchnię skóry i wyrównuje jej koloryt. Hamuje rozwój mikroorganizmów oraz wspomaga szybkie zasklepianie uszkodzeń naskórka po zmianach trądzikowych. Zmniejsza widoczność porów i blizn potrądzikowych, nadaje skórze jedwabistą gładkość, utrzymuje prawidłowy poziom nawilżenia skóry i zapobiega jej świeceniu się. Dalej mamy również jakąś nowość i jest to produkt pełnowymiarowy. Słuchajcie, mam szampon. Również podaruję go mamie, bo już kilka szamponów mam. Ile człowiek może mieć szamponów na stanie, prawda? Więc na pewno dam go mamie. Ten produkt w pełnej pojemności, czyli tej 250 ml, pojawił się tylko w pudełeczku Big Size, czyli tym, które ja mam. I taka wersja kosztuje 22,99. Już Wam czytam, co podaje producent i może przeczytam bardziej na buteleczce, dlatego że tutaj na tym rozkładzie za dużo informacji nie. Wraz z upływem lat włosy tracą witalność. Aby przywrócić efekt pięknych młodych włosów, najważniejsza jest głęboka regeneracja oraz luksusowa pielęgnacja. Eliksir dla włosów osłabionych, zmęczonych. Szampon Kawiar Plus Hair Renew z ekstraktem z kawioru i esencją perły. Odbudowuje komórki włosa i przywraca 5 zalet młodych włosów. Siłę, elastyczność, sprężystość, giętkość i zdrowy połysk. Efekt zregenerowanych, odbudowanych włosów i tak dalej, sposób użycia. No czyli w zasadzie to jest taki trochę przeciwstarzeniowy szampon, prawda? Rewitalizujący, więc super. I następny kosmetyk, podobnie jak szampon, jest w pełnowymiarowej wersji, również tylko w pudełku Big Size. I to jest żel pod prysznic, taka wielka butla. Tu jest 500 ml. To kosztuje 8,99. Fresh Juice, żel pod prysznic Fresh. I ja mam wersję z awokado i z mleczkiem ryżowym. Doskonale oczyszcza ciało, dzięki swoim właściwościom pielęgnacyjnym dba, by skóra pozostała miękka i ujędrniona. Kompleks witamin odżywia i tonizuje, zapewniając komfort długotrwałego nawilżenia. Super, pół litra takiego żelu do mycia ciała. Nie wiem, czy to widać, ale ten żel jest taki bardzo gęsty, taki śmietankowy. Ja bardzo lubię takie żele pod prysznic, ale tak się właśnie zastanawiam, ponieważ też ostatnio tych żeli mi kilka przybyło. Więc może też podaruję mamie, jeśli będzie chciała. No zobaczymy. Jeśli będzie chciała, to żel też wyląduje u mojej mamy. Ale podsumowując, słuchajcie, pudełko naprawdę fajne, takie wypchane produktami i to dosyć dużymi. I jeszcze taka informacja na koniec, bo pod którymś z ostatnich filmów, właśnie chyba pod Shiny Boxem, albo pod Prettyboxem, wszystko jedno, pytaliście mnie, gdzie można kupić takie pudełka. Po prostu zamówić je można na stronie. Na przykład, jeśli chcecie pudełeczka Shiny Box, to wchodzicie na stronę Shiny Boxa, zakładacie sobie konto, jeśli chcecie dłużej kupować, bo tak jest po prostu wygodniej, logujecie się. No i są jakby różne opcje kupna. Można sobie kupować pojedyncze pudełeczka, na przykład co drugi, co trzeci miesiąc, albo co miesiąc, jak Wam wygodnie. Można sobie kupować pakiet i z tego co pamiętam są pakiety 3-miesięczne i 6-miesięczne i ja właśnie z czegoś takiego sobie korzystam, bo jak wykończę jeden pakiet i na przykład mam duży zapas kosmetyków typu właśnie na przykład szampon do włosów albo żel do mycia ciała, to robię sobie przerwę i po jakimś czasie odnawiam sobie i zamawiam sobie kolejny pakiet. W ten sposób jest mi po prostu najwygodniej. Można również kupić na zasadzie takiej prenumeraty i wtedy te pudełka przychodzą do nas miesiąc w miesiąc, przez jakiś tam czas, dopóki nie zrezygnujemy. Więc wybieracie taką opcję, która jest dla Was najwygodniejsza. Tak jak mówię, dla mnie najfajniejsze są pakiety, bo mogę sobie przerwać na przykład po 3 miesiącach, jeśli to jest 3-miesięczny, odczekać, aż wykończą mi się kosmetyki, które mam i zamówić kolejny pakiet. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się pudełko podobało, bo mnie całkiem, całkiem. Dajcie zresztą znać w komentarzach, a może miałyście, czy mieliście któryś z tych kosmetyków i sprawdził się u Was bądź nie? Napiszcie mi o tym. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!